najpopularniejszy roadster. Tak powiedzieć to tak jakby nic nie powiedzieć. Wygląda jak zabawka, ale na pewno nią nie jest. To rasowe auto, które spowoduje, że banan z waszej twarzy nie będzie chciał zniknąć. Dlaczego tak jest? To proste. Wystarczył dwulitrowy, wolnosący silnik bez żadnego turbo doładowania i napęd przenoszony na tylne koła. Czy trzeba czegoś więcej? Nadwozie nie wygląda proporcjonalnie. Patrząc z boku, można pomyśleć, że nie da się tym w ogóle jeździć. Tymczasem świetne rozłożenie masy pozwoliło na pewne prowadzenie oraz podarowanie ogromnej maski silnika, która wygląda niczym pas startowy na lotniskowcu i jest fascynująca w swoich proporcjach. Dzięki wypuszczeniu krawędzi tej maski na reflektory, przednie światła wyglądają jak zmrużone oczy. Z tyłu jest subtelnie. Podwójna końcówka rury wydechowej niczego nie sugeruje, wszakże pod maską ukryto parę kucyków, ale nie wymuszają one udowadniania, że MX-5 jest zwinniejsza od większości stojących na światłach maruderów. Doklejono dwa niezbyt wyzywające emblematy marki i odmiany modelowej, trzecie światło stopu oraz światła wyglądające jak guziki z mocno zachodzącą pętelką na boki. Całość jest świetna, a co do koloru nadwozia, tutaj zdania mogą być mocno podzielone, ale o tym już róża ciernista. Ceramic Metallic, ponownie nazwa z kosmosu. Osobiście wolałabym Blue Reflex, ale jest ceramic. Ten kolor niczego temu nadwoziu nie dodaje, jest za mało wyzywający. A w tym konkretnym przypadku kolor powinien ściągać wzrok innych tak, aby zazdrościli. Sky Freedom. Za chwilę poczujemy prawdziwą wolność. Jednym z najważniejszych wyzwań dla konstruktorów tego samochodu było to, by zapewnić kierowcom poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ciepła. Bo kto powiedział, że tym samochodem możecie podróżować bez dachu tylko latem? Miny innych kierowców i przechodniów bezcenne. Z jednej strony jest elegancko, ale z drugiej trochę po spartańsku. To ukłon w stronę łatwego utrzymania czystości wnętrza. Jeżdżąc ze złożonym dachem jest przecież narażony na osadzanie się pyłu i kurzu. Czerwone przeszycia nici na fotelach, w osłonie drążka zmiany biegów, panelu, deski rozdzielczej i kierownicy nadają sportowego sznytu. Uzupełnia go para sportowych foteli, których oparcia zintegrowano z zagłówkami. Wiecie, co zaskakuje w środku? Prostota. Bezczelne gałki do sterowania nawiewem i klimatyzacją, okrągła główka drążka zmiany biegów bez żadnej finezji, przycisk uruchamiający silnik, joystick przeprowadzający nas przez skomplikowany świat multimediów Mazdy, czy też uchwyty na napoje z możliwością ich przenoszenia. To tylko niektóre elementy, którymi nie będziecie sobie zawracać głowę. Dlaczego? Bo interesuje Was kierownica, pedały gazu, sprzęgła, hamulca, drążek biegów i kręta równa droga. Przydałaby się lepsza pogoda, posiadając właśnie taki samochód. No ale cóż, w Anglii też nie mają łatwo, a ich rynek jest jednym z najważniejszych dla producentów samochodów, którzy produkują roadstery i kabriolety. W tej chwili na zewnątrz 3 stopnie powyżej zera, jadę ze złożonym dachem. Muszę Wam powiedzieć, że poduszka powietrzna, z ciepłego powietrza, która się tutaj unosi, zapewnia mi naprawdę bardzo fajną osłonę. Nie marznę, jedynie po łysince smaga mnie lekko chłodne powietrze, a tak poza tym naprawdę jest fajnie. Na stronie Mazdy znalazłem informację, że drążek biegów w tym modelu możecie ruszać jednym palcem. Szkoda palca, naprawdę. Biegi tutaj wchodzą bardzo ciężko i trzeba użyć do tego siły, ale w tym samochodzie, w MX-5, właśnie o to chodzi. Jadąc Mazdą MX-5 czujecie każdy naprężony mięsień. Jest tutaj twardo, aż plomby z zębów wypadają. Głośno, bo bez dachu i strasznie dużo adrenaliny buzującej w najciemniejszych zakamarkach waszych myśli oraz cylindrach, tłokach, hamulcach i układzie przeniesienia napędu na tylne koła. W układzie napędowym mamy do pomocy mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu oraz rozpórki kielichów w przednim zawieszeniu. A skoro mowa o zawieszeniu, to tutaj pracuje Bilstein. Auto jest twarde, rasowe, naprawdę zwarte do skoku. Takie, jak powinno być.
Oto dane techniczne Mazdy MX-5 2.0 Sky Freedom. Silnik wolnosący benzynowy o pojemności 1998 cm sześciennych. Moc to 160 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy wynosi 200 Nm. Prędkość maksymalna 214 km na godzinę, przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę 7,3 sekundy. Średnie zużycie paliwa w teście wyniosło 6,8 litra. Pojemność zbiornika paliwa to 45 litrów, a pojemność bagażnika 130 litrów. Pod maską tego samochodu dwulitrowa jednostka benzynowa wolnosąca o mocy 160 koni mechanicznych i radzi sobie z autem ważącym 1015 kg naprawdę bardzo dobrze. Ta wolnosąca benzynowa jednostka napędowa pozwala na ekstremalnie dużo fantastycznych emocji. Wow, no po prostu jest bosko. Bosko! No świetne stylistycznie auto i nie dajcie sobie wmówić, że kobietom przejście za próg MX-5 jest zabronione. Poradzicie sobie nawet z tym ciężko pracującym lewarkiem od skrzyni biegów i naciskaniem pedału sprzęgła. Do boju, kobiety, ten Roadster to dla was wyzwanie. Długi szal, wiatr i żadnych facetów obok. Mazda MX-5 zasługuje na miano bycia najlepiej sprzedającym się Roadsterem. Dlaczego? Bo jest po prostu świetna i dostępna cenowo w porównaniu z konkurencją. I nieważne jest w tym samochodzie to, że bagażnik jest niewielki, że kierowca prawym kolanem podczas jazdy dotyka deski rozdzielczej, że pokrętło do obsługi multimediów troszeczkę Wam przeszkadza podczas jazdy i że dach trzeba składać ręcznie i że w końcu to auto wygląda jak zabawka. Najważniejsze jest to, że frajda z jazdy MX-5 jest po prostu niezastąpiona. Przecież mamy 3 stopnie powyżej zera, czasami pada śnieg z deszczem, a on jeździ ze zburzonym dachem. No cóż, wszystko to dla Was.